Ja Marika i zapraszam na Ulubieńców 2016 roku. Wiem, ten filmik miał być już bardzo dawno temu, ale nie było go z przyczyn dla mnie dobrze znanych, dlatego przychodzę z tym filmikiem do Was dzisiaj. Wytypowałam sobie 5 takich najważniejszych rzeczy, bez których tak naprawdę rok 2016 byłby tak nudny i prawie nie do zniesienia. Wypisałam je sobie na kartce, żeby się za bardzo nie rozgadać. I powiem Wam, że to nie są takie rzeczy typu 5 ulubionych butów 2016 roku, 5 ulubionych restauracji z 2015 roku. To jest po prostu 5 rzeczy, dzięki którym rok 2016 był dla mnie wspaniałym rokiem. Pierwszą rzeczą, którą zapisałam na tej kartce, która od razu wpadła mi do głowy, było zaadoptowanie mojego psa. 17 stycznia 2016 roku zaadoptowałam swojego psa. Jak widzieliście go na chyba drugim filmiku z Holiday Summer. Lucky, kiedy go zaadoptowałam, miał około 2,5 miesiąca. Był bardzo malutkim pieskiem. Co się niestety okazało, on miał być miniaturką i ważyć jedynie 3 kilo. A waży 7. I wiecie, no, 7 minus 3 jest 4, czyli waży o 4 kilo więcej, wiem, wyższa matematyka. I z tego, co się ostatnio dowiedziałam od weterynarza, może jeszcze więcej przytyć, także taka główna rada, nie ufajcie sprzedającym tak dosłownie, że miniaturka to miniaturka, bo możecie się dobrze zdziwić, tak jak ja. Chociaż dla mnie to nie jest problem, kocham go jak byłby mały i kocham go teraz, jak jest taki duży i może nawet sobie 10 kilo przytyć i tak będę go kochać. Ale o tym, jak na moje życie wpłynęło to, że dostałam psa, jak wszystko dookoła się zmieniło, chciałam nagrać dla Was specjalny filmik pod tytułem Pieskowie, tak? Który chciałam nagrać na pierwsze urodziny Lakiego. Jednak wtedy wyszły troszeczkę inne plany i postanowiłam, że w Holiday Summer pojawi się Pieskowie, tak? Czyli, no, wakacje, ale to wytrzymamy. Drugą rzeczą na mojej liście napisałam sobie Szkocję. Jak wiecie, w tym roku pierwszy raz leciałam samolotem. Powiem Wam, że to jest tak wspaniałe doświadczenie ze swojego życia, że jest zapisane chyba w tej takiej głównej dziesiątce, bo tak naprawdę wszyscy sobie powiedzą, ale latałam już 10 razy samolotem, no i co, po prostu siadasz i lecisz. Powiem Wam, że jak na pierwszy raz, to ja byłam tak podekscytowana. Jeżeli są widzieliście na daily vlogu, że po prostu... Co tam się działo? Po prostu mój tata się potem ze mnie śmiał, jak oglądał ten filmik. Boże, jakie Marika, jakie ty miałaś duże oczy, bo powiem Wam, że troszeczkę leciałam ze strachem, bo wiecie, słyszy się o tych wypadkach samolotowych i wszystko, i że turbulencje i to wszystko, to ja byłam tym tak przerażona, ale jednak okazało się wszystko ok. I jeżeli naprawdę wahacie się na wakacje z rodzicami, czy na przykład pojechać samochodem, bo będzie bliżej, czy coś, albo samolotem, to naprawdę szukajcie wspaniałych ofert i lećcie, bo jest to tak wspaniałe doświadczenie, że polecam każdemu. Dlaczego również Szkocja? Powiem Wam, że ogólnie pierwszy raz wtedy wyjechałam za granicę, bo tak to zwykle bywałam na polskich morzach. A tak to Szkocja, Boże, Edynburg, Livingstone, to takie mniejsze miasteczka, których już nie pamiętam z wrażenia. Powiem Wam, że na tym filmiku o Szkocji chciałam Wam nagrać jeszcze ostatni, ale jak wiecie, w ogóle po powrocie ze Szkocji byłam w górach, stawiałam nawet filmik, ale nie wszyscy mogą go zobaczyć, więc powiem Wam, że zastanawiam się nad tym, czy czasami nawet przed Holiday Summer nie nakręci Wam takiego filmiku, co możecie zobaczyć w Szkocji, bo może wiele Was planuje właśnie wyjazd za granicę, ale na przykład nie interesują Was, wiecie, piaszczyste plaże, baseny, hotele takie, tylko interesuje Was coś innego, co gdzie będziecie mogli pozwiedzać i tak naprawdę zobaczyć inną kulturę. Powiem Wam, że mi było bardzo dziwnie, mijając się z ludźmi ulicami, a dokładnie z mężczyznami, którzy chodzili w tych, no to się nie mówi, że w spódnicach, tylko w tych szkockich kitlach, o, w szkockich kitlach, przypomniało mi się. Powiem Wam, że to jest tak ciekawe doświadczenie, że naprawdę... Gdyby tak ludzie chodzili w Polsce, to chyba bym zajął mi rok, gdybym się do tego przyzwyczaiła. Okej. Trzecią rzeczą na mojej liście jest moje pofarbowanie włosów. No cóż, no niektórzy powiedzą, nowa ja, dlaczego to zrobiłaś? Po co ci to było? To tylko szkodzi twoim włosom, jesteś młoda, masz jeszcze na to czas. Tak, wiem.
Po co? Powiem wam, że ja zawsze jak byłam mała, zawsze miałam zabronione szamponetkami, piankami, nawet sprejem miałam czasami problem, żeby ten. Zawsze moi rodzice byli na nie, po co, bo to ci zniszczy włosy i wszystko. I powiem wam, że ja długo walczyłam z tym, ale po prostu nie, od urodzenia zawsze. Niektórzy powiedzą, ja na wcześniejszych filmikach widzieli mnie, że byłam brunetką, ale powiem wam, że kiedy byłam starsza i poszłam do takiego bardziej profesjonalnego fryzjera, powiedział mi, że a wie pani, że pani kolor włosów to nie jest żaden brąz ani nic, tylko że to jest ciemny blond. Powiem wam, że życie mi się załamało, bo całe życie nie wiedziałam, że tak naprawdę mój kolor to jest ciemny blond. Teraz dlaczego mi się załamało życie? Bo wiecie, no żyjecie w takim zakłamaniu, że tak naprawdę nie jesteście brunetką, tylko ciemną blondynką, no. To i to wtedy życie straciło sens. Nie no dobra, to żart. Powiem wam, że jak się kiedy tego dowiedziałam, to mówię, aha, no to dobrze wiedzieć, nie? Dopiero chyba miałam wtedy 13, nie, 12 lat. Po 12 latach dopiero się dowiedzieli takiej nowinki. No ale człowiek uczy się w swoim życiu i na błędach, i wszystkie ciekawostki z życia bierze, przetwarza, także okej. Ale dlaczego w ogóle to zrobiłam? Dostałam raz kiedyś takie pytanie chyba pod filmikiem, a potem skasowałam, bo a dobra, już mniejsza o to. Powiem wam, że zrobiłam to też dla samej siebie. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi ciągłe zmiany, nie lubię niczego takiego, wiecie, że cały czas jest coś na stałe. Ja jestem strasznie taką, że tak powiem, wywrotną osobą, która cały czas robi wszystko na opak. Powiem wam, jak wszyscy mieli modę i nosili Air Maxy, tak? Boże, wszystkim znane buty, tak wiem. Nigdy w życiu nie miałam Air Maxów. Wszyscy mieli z tym zajawkę, wszyscy to prawie nosili w mojej szkole, a mi nigdy się to nie podobało. Nie krytykuję tych butów, bo wiem, że niektórzy bardzo je chwalą, że są bardzo wygodne, sprawdzają im się genialnie i nie wątpię. Ale no, jako mi, a mam prawo mieć swoje zdanie, nigdy mi się te buty nie podobały. No nie wiem dlaczego, nie wiem, jestem może dziwna, nie wiem. I kiedy wszyscy, prawie cała szkoła chodziła w Air Maxach, poprosiłam swojego wujka, żeby w Szkocji kupił mi jakieś takie inne buty, które będą się odznaczały od innych i kupił mi. Moje ulubione buty, które przetrwały ze mną 3 lata i jeszcze nawet mogę mi chodzić, chociaż już zaczynają mi się psuć. Z Adidasa. Jak mi się uda, to wkleję wam gdzieś tutaj zdjęcie. Powiem wam, że to są moje najulubieńsze buty. Tańczyłam w nich, chodziłam, nawet na WF w nich chodziłam. Po prostu kochałam te buty. I kiedy wszyscy chodzili w Air Maxach, wszyscy, a Marika przyszła w czerwonych butach, to wszyscy: gdzie kupiłaś te buty? Ale jak? Skąd? A w Sulechowie, a gdzie? A co? Nie. I to jest chyba właśnie plusem posiadania rodziny poza granicą, wiecie? Że właśnie mogą wam takie piękne cudeńka załatwić. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ale wracając do pofarbowania włosów. Jeżeli mnie pytacie, czy żałowałam. Nie, nie żałowałam. Czy moje włosy się trochę przez to osłabiły? Tak, oczywiście, to jest normalne. Przy każdym farbowaniu włosy się osłabiają. Czy farbujecie się na czarno, czy na rudo, czy na boże, czy na różowo. Każde farbowanie osłabia włosy. Nieważne, czy macie tak zdrowe, że normalnie każdy fryzjer wam zazdrości, czy macie zniszczone, to i tak się osłabiają. Tak, mam zniszczone teraz włosy. No i co? Są odżywki, są maski, używam. Odbudowują się, żałuję? Nie. To jest dla mnie nowy progres w życiu i jeżeli tu myślicie, że to jest tyle, ja tu pofarbowałam i to będzie tyle, to nie. Ja planuję coś o wiele większego, ale czy moja mama wytrzyma te moje nowości, to już jest inna kwestia. Czwartą rzeczą, przepraszam, to jest po prostu stres. Czwartą rzeczą jest remont mojego pokoju, który jeszcze trwa, ale go zaliczyłam do tych 5 punktów. Jak widzicie, na razie wy możecie jedynie zobaczyć ścianę za mną, która nie jest tapetą, ona jest pomalowana przez mojego tatę na turkusowo. Jeżeli obserwujecie mojego snapa, na którego serdecznie zapraszam, który powinien się gdzieś wyświetlić tu albo tu, czyli mika28.holiday.summer przez dwa my, tak, przez dwa my, bo już się pomyliłam. To tam możecie zobaczyć troszeczkę więcej co do remontu mojego pokoju, chociaż jeszcze nie wszystko jest tutaj gotowe. Są dopiero pomalowane ściany,
Kupiłam nową pościel, nowe poduszki, zresztą widzicie, nowe kartony, ale jeszcze będę tutaj miała więcej remontów, ale to, no to nawet nie wiem, czy w tym roku mi się uda wszystko skończyć, bo ja to tak lubię sobie pomału ratami robić, żeby potem tak, wiecie, nie wszystko naraz, bo potem nie, ja i tak nie mogę połowy rzeczy znaleźć z remontu, także najlepsze jest to, że nie widzę, ile już nagrywam, jeżeli jestem już powyżej 10 minut, to przepraszam, ale dlaczego pomalowanie pokoju ostatni ten? Powiem Wam, że zmiana koloru, zmiana otoczenia, bo ogólnie przyniosłam sobie meble na drugą stronę, daje dla mnie tak jakoś dużo energii, jakiejś takiej chęci do wszystkiego. Ja nie wiem, ja chyba jestem dziwnym po prostu człowiekiem. No ale dobra, przemijając ostatni punkt, chyba jeden z ważniejszych, czyli założenie kanału na YouTube. Dlaczego? Powiem Wam, że w ogóle jakbyście mnie teraz pytali, dlaczego założyłam kanał na YouTube, to bym filmik założyła chyba godzinny. Założyłam kanał, jak wiecie, 1 lipca. Początek wakacji i nie żałuję tego. Powiem Wam, że aktualnie na kanale mamy 85 subskrypcji, brakuje tylko 15 do 100, a jeżeli pojawi się 100, to ja już przygotuję coś specjalnego. Uwierzcie, nie będziecie żałować. Dlatego tylko czekam na 100 subskrypcji, żeby już móc nagrać film, który już zaplanowałam. I dlaczego założenie kanału jest takim progresem, takim ulubieńcem? Bo to jest taki naprawdę nowy rozdział dla mnie. Zakończyłam coś jednego w wakacje, a mogłam rozpocząć coś nowego. I powiem Wam, że nie żałuję, chociaż mam dość bardzo ciekawe, jak to powiedzieć, sytuacje w szkole. Ale to jest pomijając cały fakt, bo ja się tym po prostu śmieję. Dla mnie to jest po prostu zabawa, ja tego nie biorę na poważnie. Po prostu okej, tak? I powiem Wam, że sprawia mi to satysfakcję, że mogę sobie usiąść, pogadać i fajnie wstawić, to ktoś to zobaczy. Wow! Szał! W ogóle chciałam podziękować wszystkim, bo jak wiecie, w Holiday Summer nagrałam razem z Kingą Water Tag. I powiem Wam, że za niedługo wbije pod nim się 10 tysięcy wyświetleń. I ja się pytam, co jest takiego fajnego w oblewaniu się kogoś wodą? To jest aż taka radość, naprawdę. Ja nie wiem, ja może jestem. Nie wiem, ja może się starzeję, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego akurat pod water tagiem jest tyle wyświetleń? Jak chcecie takich filmików, to nie ma problemu, jest zima, trudno. Zbiorę ekipę, pójdziemy na dwór i nawet będziemy się w zimę oblewać Boże, water tagiem, wodą. Naprawdę, to jest do załatwienia. Dobra, kochani, no i to by było na tyle moich pięciu ulubieńców, czyli zaadoptowanie psa. Mój pierwszy wylot do Szkocji, pofarbowanie włosów, remont pokoju i założenie kanału na YouTube. To by było na tyle tego filmiku. Jeżeli obserwujecie mojego snapa, na którego jeszcze raz serdecznie zapraszam, to wiecie, że na drugi tydzień szykują się dwa filmiki, z czego nie wiem, czy jeden wyjdzie, ale postaram się, żeby były dwa. Bo mamy ferie, to też trzeba ten czas jakoś wykorzystać. No i cóż, to by było na tyle. Pod spodem dam Wam link do mojego Facebooka, Instagrama, Snapa i Aska. Tak, założyłam specjalnie Aska dla Was. Jeżeli chcecie, możecie zadawać mi pytania. Jeżeli filmik z ulubieńca mi się podobał, zostawcie łapkę w górę. To motywuje, naprawdę. A już za niedługo szykują się ulubieńcy marca, bo ulubieńców lutego sobie odpuszczę, bo mam troszeczkę za dużo rzeczy do nadrobienia w lutym, co też troszeczkę jest związane ze szkołą, więc ulubieńcy lutego odpuszczamy, ale w ulubieńcy marca już się szykowałam, już mam parę rzeczy przygotowanych dla Was, także będzie się działo. I dla ciekawych, tak, na moim łóżku stoi kwiat i on tam się nie wywraca. Jeszcze nigdy mi nie spadła ta doniczka stamtąd. Tak. Ja wiem, że czasem ludzie mają dziwne pytania, dlaczego co gdzie stoi, dlatego mówię. No, także to byłyby moi ulubieńcy. Jeżeli jesteście ciekawi, co robię normalnie i czy ogólnie jaka jest moja aktywność, co ja robię ze swoim życiem, to wbijajcie na mojego snapa, bo naprawdę się tam zaczyna dużo dziać, zaczynam coraz częściej nagrywać, od rana do wieczora. Możecie zapytać się ludzi, którzy już mnie obserwują. Także nie przedłużając, jeszcze raz zapraszam na wszystko. Jeżeli film się podobał, to dajcie łapkę. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to powinien Wam się teraz wyświetlić taki magiczny przycisk, czerwony, a obok niego, na dole, jak zjedziecie, żeby go nakliknąć, będzie taki piękny, mały dzwoneczek. I jeżeli go naciśniecie, to za każdym razem, kiedy ja wstawię specjalnie dla Was filmik, to Wam przyjdzie powiadomienie. Mika28 wstawiła filmik. I wtedy będziecie mogli zobaczyć i być na bieżąco całej
mojej ceregieli wstawiania filmików. Czy to by było na tyle? Chyba tak. Czy ja o niczym nie zapomniałam? Chyba o niczym nie zapomniałam. Aha, i ogólnie postaram się, żeby podczas filmów były wstawione zdjęcia z tych wszystkich moich ulubieńców, także pewnie zobaczycie zdjęcia Lakiego ze Szkocji i takie ogólnie inne, ale to zobaczycie. No to co, kochani, to by było na tyle. Jeżeli już jesteście po feriach, no to strasznie mi przykro, ale spokojnie, pomyślcie, że jeszcze niektórzy nie zaczęli. Jeżeli jesteście w trakcie, no to życzę udanych ferii, a jeżeli oglądasz ten filmik i jeszcze chodzisz do szkoły, to nie martw się, jak inni skończą ferie, to ty zaczniesz, więc myśl o sobie, dasz radę, jeszcze trochę będziesz miał ferie. Ja swoje ferie kończę za niedługo, także już zaczynam normalnie tęsknić za feriami. Naprawdę, mam ferie, a już zaczynam za nimi tęsknić. Dość magiczne, ale. No to co, kochani, to by było na tyle. Życzę udanych ferii. Widzimy się w następnym filmiku, który już mogę Wam zdradzić, będzie challenge'em. Dość takim przebojowym, ale więcej nie chcę zdradzać. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!